Dzisiaj jedziemy na akcję kukurydzy do kumpla. Także mam nadzieję, że wam się odcinek spodoba. Nie było jeszcze u nas na kanale akcji kukurydza. Będzie pierwszy raz, także mam nadzieję, że się film spodoba, nie? O, jedziemy. Do zobaczenia na polu. Dojeżdżamy na pole. Zaczęli kosić. John Deere stoi. Patelnia też jest. No. TX 66? 68? To będzie leciał w tej kukurydzy jak zły. TX poszedł w ruch. 68. Nagrywamy vloga na pamiątkę. O panie, weź tu, weź na tego tira. 28% ma. Sucha jest, kurde. Nieźle. Mózg będzie zadowolony. Tą patelkę wejdzie 26 ton tej kukurydzy. Bo więcej się nie dosypie, bo jest samochód już. Samochód jest doładowany na maksa. Nie przekraczać ciężaru, tonażu. Powinien zaraz sypać, jak go wróci. Nagramy sypanie i może się przejdziemy w kombajn. Który już? Czwarty? Trzeci? Czwarty. No jak ty wąski liczysz? Jadę się, przyjadę w kombajnie, nagram z kombajnu. Jadę, nagram z kombajnu, co? A chcesz coś powiedzieć do kamery? Nie wstydź się, kurwa! No? A to pójdziemy! Będziemy sypać. A jak z daleka wygląda, nie? Na kamerze to mało, na... tutaj chuja widać, ale jak będzie na tym, na... to na wciąż. Na tym, na odcinku normalnie nam to też będzie widać stąd. Będziemy wypać w locie później. Hej. Powiedz, że szybie 20, to wtedy kurwa będzie, ale razem z kombajnem z tytułem. Idę do kombajnu i jadę. Co? Wtedy będziesz miał komentarz, że PS 20 ton, kurwa. Razem z młodykami. Nagramy co? Mówisz? O, proszę bardzo. Czwarty wzięli? Czwarty już? Cieplutko w tej kabinie masz. No, zapaliłeś pieprzu. O, proszę bardzo. Pojemny ten zbiornik. Ile to litrów będzie? 10 000 litrów. Kurwa. Nie, to sporo. Duży kombaj na ten zbiornik musi być. No, to będzie dobre, nie? No, no. Objechać. On na rotorze jest? Nie. Nie na rotorze? Zwykły. No i dalej ja sobie radę z problemu. No. A nie dostaje po dupie kombajn? Wiesz co? Spalił się, paliłem przystawkę. Stawkę, no będziesz zmieniał czy nie? Będzie zmieniał, no. Weź inaczej jest chyba, nie? Weź inaczej. Chyba ścinacz, ale taki jest, nie? Nie do końca. Tak, za rok będzie taki, nie. Ścinacz jest, ale one tak, no widzisz, takie są mi. Wszystko trzeba mieć, no. Przez czasem, nie? Dobra. Będzie przyjemniej. O panie, cichutko tu jest. No i tak, jedziemy, kochani widzowie. Wąski zaprosił na żywa, o, stoi tam. Problem tylko z tym, z transportem teraz. Miały być dwie patelki, a tu się okazało, że jedna jest tylko, nie? I na jak będzie? Ale dzwonimy, powinno być druga gdzieś. Nic mi nie wypadło, nie? Coś się upadło. A, wiesz co, może coś...
A mój telefon. Tak myślałem. A już chyba. Po przygotowaniu kombajnu. Tak opiekane. Jak jest pawanie, to daj spokój. No. Tak, tu w ogóle okolicy nie ma. Jak się jedzie tu po tym, to no mało osób się je bardzo, nie? U nas tak samo, tylko teraz dopiero tak właśnie wszyscy to zaczęli. No. Ty jesteś, mówił Kuba z Małogoszcza? Małogoszcz, no. Koło Małogoszcza, tak? Kasznice tam po właśnie. Aha. Byliśmy oglądać Supra tam kiedyś, koło Małogoszcza. Zapomniał się, zawoła miejscowość. A wiesz co, nie kojarzę, jak tam coś było. Tak, nie? Ty fajny ten, kurczę, wygodny ten kombajn. Jak wszystko chodzi, to no, fajnie, to jest fajny, nie? A jak zawarnąłeś się tego sprzętu? Wiesz co, powiem ci, że szczerze, to jest pierwszy sezon nasz, nie? Tego kombajnu. Tego TX-a, bo wcześniej my mieli dwa TX-y, ale 34-ki. To te małe. Te mniejsze. Powiem ci, no... Do 300 hektarów i praktycznie no nic się tu nie działo. Nic się nie działo. Co? Jeden ten TX objedzie, dwa te małe? Wiesz co, objedzie chyba. Objedzie. No, a czy ja... Może nie do końca, ale wiesz co, problematyczne by byli. My byli z bratem we dwoje, to wiesz, kombajnami no. To inne coś stało, wiesz, nie? A to też znowu z transportem. No, no i o to problem, chodzi, nie? A teraz zająłem się na jeden muci, a drugi po prostu... A to te same kamienie, to taki pas jest, że kamień. Widzę, że... No. Ja, ile tu kamienia mają. Jest jakieś kopalnie, nie? No, jest tu kopalnie. Czy jak ona się nazywa? Nie, no ja nie mam pojęcia. Może nie, z Nordkal to może nie. Ale idzie ten, kurczę, on nawet nie czuje tej przystawki. Boję się właśnie przystawkę, nie? Bo... Tylko żeby nie było, nie? Tak, bo mi już wałek ukręciło. Wiesz, to kombaj to daje, ale bez problemu, tylko że właśnie muszę uważać na przystawkę, nie? No. Zbiornika, ale leci. Nie, no ładnie leci, ty. Dopiero żeśmy wjechali, już tyle sypało. Ale ładnie mu ci, nie łupia ani nic, powiem ci, że... Nie ma tragedii, nie? Ładnie, no, powiem ci, że... No wiesz, przygotowaliśmy te sita, wiesz, te klepisko. No, to jest właśnie no, ten minus, trzeba, nie? Niektórzy próbują tak bez, nie? Nie wiem, ciężko. Wiesz, inni znowu tam z rotorowca, to też nie ma tyle przygotowań w rotorowcu. No, mieliśmy TF-a. Zajebista maszyna. Na rotorze? Tak, tylko że żony nie mogliby zebrać. Co tam? Bo tak ścieczona, no. Dokładnie. To jest właśnie minus. Ale to tak to minus. Poza tym naprawdę maszyna konkretna. Właśnie sobie ludzie bardzo chwalą do kukurydzy te rotory, no. Nie? A są do jak masz na klawiszach, to przejebane to przygotować. Zaślepki zakładają na BMW, kurde. Sita trzeba wymienić. Mojej roboty, no, ale jak się ustawi, to już jedzie, nie? No, tak, to. Sypany! To podajnik aż stanął. No? A podajnik stanął, żeby się dobrzyli. Bo cały zbiornik szczupkiem, a podajnik stanął. Trzeba podajnik otworzyć. No to jeszcze dwie patelki? Jedna na pewno będzie jeszcze cała. Ale było tu miejsce, to z brzegu, gdzie to pusto było, kawałek pustego, nie? Ale tak to kurwa ładnie daje. Dajcie jakiś worek, bo mi się podaj tyle tak. Co to worek? Zajmij to za jogę. Nie, no bez tym. Ja nie tak już. Ile będzie? Co? Ładnie daje ta kukurydza. Dobrze daje, no. I są miejsca, gdzie tam są te kamienie, ale tak to ładnie daje. O. Tyle to nie, ale jakie grube ziarno jest. Zajebiście grube ziarno, kurwa. No, powiem ci, że naprawdę zajebiście grube ziarno jest. Właśnie widziałem, jak leciało do tego. Super grube ziarno, powiem ci, że... Ale bestia, ja pierdolę ten kombajn. Do tego u Adriana. Nasypały, ruszył. A przyczepy nie zamknął. A wiesz dlaczego? Bo on kiprował do góry, czyścił z wody i nie zamknął, no. Ten kombajn to nawet nie czuje tej przystawki. Chłopie. Nie czuję przystawki. Coś ty! A dlaczego? Bo nie ma docinacza. 330, chłopie, ale chodzi o kombajn, o masę nie czuje nic. Przystawka to jest swoją drogą, ale chodzi o to, że ten kombajn nawet nie czuje w ogóle tej masy, że idzie, nie? Ale mówię tak, John Deere 200 koni. A to 330 koni prawie, 326 dokładnie mówi. On ma John Deere 220. Ja pierdolę, ale bestia. A Hillmastera będzie jedynie, nie Hillmastera, nie bierzecie Hillmastera w końcu? Chuj, jak więcej będzie kukurydzy, to... A to jaki problem, to obleci, bez problemu. Najwyżej się będzie CX-a tego 80 Dungeera i pół, albo 7. Jaki problem? Czy ale zasypany był? Nie, był ten. Kurwa, dwa zestawy był ten. Mm-hmm. No, nisko podwoziówka plus coś tam kostkę miał. Aha. I przyczepa była, no. A. On by wyszedł tam. Chłopie. Tylko że on nagle szedł po tej trawie, no. I zrobił gwałtowny ruch. Gruch. I koła mu siadły. Siadły. Nie,
To normalnie takim ciągnikiem, takim Johnnierem jak macie, no to spokojnie nasuwa może zaciągnąć tego tira. Bez problemu tylko pociągnął. Tylko by się przydało tylne opony, bo tak to powiem ci, wiesz, przód siada, no, a tył powierzchownie. Tył powierzchownie idzie. No i przód masz zaciążony jeszcze. Ja to bym tu wapno jak rozrzucił. Jechać dwuosiówką, przywieźć wapno i tyle. Ale kamieni tam jest, to miejsce jak widziałem, rany boskie, same kurwa. Czało. Jakbyś po mnie puścił. Przesiewacze trzeba jechać i by kamieni tyle uzbierał, że tira kamieni byś uzbierał. Ale to ten kamień jest bardzo dobry, to jest kamień wapienny. Wapienny właśnie, tam na kopalnie jest. Brona aktywną jakby mieli, to robiłam z tego. Od razu pecha to wykrzało. Pecha wam rosło samo jak żeście jechali, nie? Ale to jest tam, a na przykład tutaj gdzie piachy to trzeba to sypać. Sypać, nie? Kurwa, że no to burty, to mówię na piachę i tak. Jak burty by nie miał, to będzie zbierał. Wyrównać się pewnie ten, kukurydzę w tym. Jak kierowca się zna, jak to wiesz, jak wozisz Boże. Skosił połowę czy nie? Idziemy, pokażemy, że mam teraz widzowie Yondera tutaj chłopaków. Ale ta kolipka to za dużo chyba do niego. Prawie 5 ton. 5 ton ponad 2 prawa weszło. Wejdzie. No, jeszcze tu było miejsce. Przy tym John Deere'ku to ta malutka się taka wydaje strasznie. To sypiecie coś na tą kukurydzę? Sypiecie, tak? Tak, dla siebie kurą. Aha, a to całą bierzecie? 5 ton, tak. 5 ton dla kur. Ty, właśnie kolega mi dzwonił i ty tu jak jesteś, to wziąłbyś mi worek kukurydzy od razu od chłopaków kurą. Nie masz tego worka, bo akurat ja muszę. No nie mam tutaj. Właśnie, nie wziąłem, kurwa, nie wożę żadnych w samochodzie. 6820. Ile tam ma koni? 135. 135, tak? Tak. Czy te skiby grudziąckie ciągamy, nie? Ale głęboko, na 20 cm więcej nie daje rady, nie? Chyba 15. Jak podrywka. Nie, to fajny sprzęcik. Te 4-5 skib to by pociągnął, nie? Tego. Ci, że na takich tutaj tych ziemiach to by pociągnął, no nie? Na tych prostych, ale jak nie? Jak pojedziemy tam za dom, co jest Rędzina, to... Góry jak skurwysyn tam są, nie? I czwórka... To już ma ciężko. Tak, to fajny, to wiesz, wygoda już, nie? Przeskok kurwa kolosalny był pewnie, nie? Jakżeście go wzięli. Ej. Nieporównanie. Choć tamte ten mniejszy John Deere też, kurde, powiem ci. No to toporny jest, ale... 19,50 robiłem takim, o dwójkę coś w tym roku. Kurwa, piękny sprzęt. Mały, mało paliwo, tam trzy garki w turbo, 65 koni. Piękną robotę, nie? No. Tira już grzeje, gdzie ruszał? Cofa, żeby później ruszył do przodu, tam jest ta górka taka. Żeby wyjechał. Idziemy, to na końcu sypiecie na tego, na kolipkę. Tak, na końcu. Tak. Idę wezmę tego drona, to jeszcze nagramy jakieś ujęcia potem. Żeby było co pod muzykę. Na te weszło 5 ton. 5 ton z tym. I drugą miałem. Głosówka weszła 9 ton. Prawie 14. Nie wystarcza wam do transportu zboża, jak bizonu kosicie, wystarcza, nie? No ale wapno woziło. A wapno. Nie? A jak ten. Jak większy kombajn, to by przydałaby się większa kolipka też, nie? No przydałaby się to. Jeszcze trochę, tylko tyle. Jeszcze. Dobra, stop. Koniec, gaś. Nie ma gdzie? A ile zostało? Chujno, trochę zostało niby, nie? Dawaj do tyłu. Dzień. Stop. Teraz do przodu. Chyba nie wejdzie.
Koniec, Iwo! Aż ponad stan chyba. A za dużo. Ale wysoka ta gondola strasznie. No, ona jest wysoka. O. Pojechał. Pięknie tej schodzi, naprawdę. 68, przepotężna maszyna. Wszedł na obroty i poszedł. Kurde, czapkę żebym sobie zostawił w kombajnie. Tak. I co, zadowolony na razie z plonu? To okaże się. Na wadze. Na wadze. Waga zweryfikuje. Nie no, ale myślę, że jeszcze wiele dosypie. Jest kopalnie tu na wierzchu? No widziałem właśnie. Fajnie wygląda. No to jakieś... Trzeba pociągnąć. Ale cichutko pracuje ten John Deere. No. Bardzo fajna kultura pracy tego silnika. Cichutko pracuje. Ale nie chwalą pod względem wytrzymałości. Nie, zależy jak dbają ludzie też. Różnie oceny, różne opinie. Ja rozerwę tylko lipki? No ty. Nagrywam. Lepiej odejdę, bo jak pas pierdolnie. No nie, ale wiadomo, ta kolibka. No. Nie, no nie rozerwie. No ten nie poczuję ten. Na suma ciągają mi. Mieli kaporę. Nie gazuje tyle. Nie gazuje tyle, o właśnie. Na wolnych obrotach. Po polach jeżdżą, to powinni mieć doświadczenie. To te agrokoty tylko po polach jeżdżą. Idę, rozepnę mu ten pasek najwyżej jak ten, żeby nie włazi w ciągnika. O, z drugiej strony pójdziemy po polu. Jedzie. Jeszcze? Czekajcie. Pojedzie? Jeszcze ma jechać? Jedź jeszcze! Jedź jeszcze! Prosto jeszcze. Bo tu ma przyjechać zaraz drugim tirem. Tak? Żeby się nie spotkali tam. Wie pan co? Jak to... Jak to byśmy zrobili, bo zaraz ma przyjechać drugą patelką? Tak. Żebyś ta się nie spotkały na tej drodze. Czy my poczekamy teraz na niego? On se na przykład wjedzie tam dalej. Aha, to samochodami musi podjechać. Musimy do przyjedzie, w prawo jest do tylu i ja pojadę. Dobra. A wyjedziesz pan? Odpijać ten pas? Dobra. Bo tam ja do tyłu pojadę przecież. No tak. No dawaj. Jest, no dobra, ja są kluczyki w środku? Dobra. Pieniądze. Najważniejsze. Dobra. Gdzie na tą małą patelkę. Ja mam w pełni kuliki, w tej kuliki na tak, no. A tak, tu kurwa zleczyć. Sześć zbiorników. No ja nie objeżdżałem, bo było wiesz, nie objechałbym, nie? Czekaj ta. Tu podstawka. Kurwa mać. Jak gada ten iksik? Ładnie gada. To już nie wejdzie więcej? A jak zboża byś sypał pszenicę na przykład kosisz? 7,5 tony budżet tu kurwa. No pół 10 tysięcy litrów. Ale pszenicę to sypiesz szczupkie więcej? Więcej, bo teraz kukurydza jest mokra, nie? Bo mokra jest, nie? Dlatego. No, no tak. Szkoda, bo pierdolnie łańcuch i dziękuję, nie? A tu to jest cel i to jest nie, to największy właśnie. A 8-8? Namówiłem ci, że to jest największy z TX-ów? Nie masz TX-ów większego. Dlatego się zastanawiałem właśnie... Od dwójki są te TX-y, a potem 30, od 30. 30, tak. Dlatego ci mówiłem, mówiłem ci, że tak mówisz, że 80? Mówię? 8-8. Kurwa, jaki by był ten największy, to jej. Właśnie. Dlatego tak mówię, ty już większy? Ja mówię, 66 mają tu w tym. Tak. Tu 66 mają na... W tym. Tak.
Brzeza tam ponad ma, no. No to 66 tu mają chyba. Tak, tak, one mają 66, no. Właśnie dlatego ci właśnie się dziwiłem, mówiłeś. Mówię, kurwa, ty, albo 65 też mogą. Nie wiem, czy jednego nie mają, jeden ma chyba 6,5 metra, drugi 5,5. No, bo tam kolega kupował zboże kiedyś i mówi właśnie, no, że no, jak opowiadał, no. Tam mają, ale to się rozpaduje powoli, bo wiem, oni do tego nie chcą robić tam powoli. Tak, oni nie chcą młodych dopuścić, wiesz, chcą dla siebie wszystko zgarnąć i no, ten, no. Tyle jak tam. A ile tam mają hektarów? Kurwa, 300, ale takie kawałki mają tam, to nie, to jest ode mnie, to jest, tam jest 1,5 km. A to tam się aż pola kończą u nich? O kurwa. A jak 80 hektarów kawałka mają. Ja pierdolę. Bo to jak podobnie, że jak wjechały, to kurwa, czapami tak kursował cały dzień, no a dwa kombajny kurwa, no sto, a tamte wiesz, te ich to mają przerób, to zapierdalają zboże, nie? Ale kurwa, koń do zajebania kombajny. Na powieści? Wszystko się da zajebać, jakby powiedzieć. Ale ogólnie chodzą, powiem ci tak, no. My to, no, od niego to mówisz, 15 lat. Ostatni zbiornik. Będzie doładowana fez, ale jakie ładne grube ziarno tu mam. Ale nie spotkać to. Bo jak nawet jest. To tam brzega. To 8%. Tak to. No. Jak jest rano? To rano? W brzegach to się transportowali, to mówię, że 26. 1000. Tak? No. Ale warunki były inne, nie? Tak. No ładnie wygląda. Grube ziarno ma fajne. Ta kukurydza. Ale ten TX-ie gładny sprzęcie, nie? Niebitny 4 metry, rozstaw pół, kurwa potężny. Rozstaw pół, tak jak to metr, no nie? Żebyś wiedział. Też masz bizona? No, o to wiesz co jest. Wiesz, na vlogu będziesz. No i żniwa, kukurydziana i tu też pożliwa. A tu nasz wiz, kurczę. Przyjemnie tak tu. Kombajnista ogląda, kierowca ogląda, kurwa. No nie? Też ma bizona. Też ma bizona. No nie? Bizon to jest prawidłowa marka. I robotę zrobi. Ale nie ma nic lepszego jak bizon. Dokładnie. Pole machnięte. Wąski się kurde zagrzał tam w kabinie. Łapy marzną. Bo nagrywane, aż bateria padła, trzeba telefonem dograć. Reszki już. Reszki. Tak. Ty nie, popcorn będziesz komu robić. Da, wbiorę zaraz tu worek zboża. Słuchaj. Akurat, kuro. Jedziesz? Ja muszę kasę mu jeszcze zapłacić. A to jedziesz do tego, do domu? Nie. No i co, trzeba go kasę płacić. Fajra! Możemy uznać, żeby skończyli. No 13 godzina, tak jak było gadane, nie? Coś tam sypnęło, już telefonem muszę dograć końcówkę, bo już mi bateria padła. No. Wyruszamy, tak? Które gdzie będziemy jechać? Słuchaj, chyba przez Kurtnicę. Daj w zasadzie mechanizm. No. Na Kurtnicę, którędy najlepiej będzie jechał? Trzeba się pytać Kuby. Nie, bo wiesz co? Już koniec? Tak, koniec. Ej, zobaczy tego potwora tu od środka. Nie ma problemu. O chuj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jebany, ale ma sita. Szerokie. Jak skurczymy. Raz, dwa, sześć. Wytrząsaczy. Ale zbydle. Resztki po kukurydzy. Masakra.
Fajny sprzęcik. TX-ik to jest już największy ze wszystkich, TX-68, już potęga. 326 koni. Piękna sprawa. Tu kukurydza była V260 miała, z tego co Wąski mówił, pierwszy rok. Nie było wiele nawożona, tu kurzyłobornik poszedł, gojowica i no i cóż. O, i tyle. No i po żniwach, nie? No, jeszcze do tego pana i... I będzie koniec tutaj? Tak. Derinkhoffa. Będziesz sprzedała tę przystawkę? No, będę sprzedała. Będzie na sprzedaż. Pewnie wyślemy linka. Odezwij się do nas, to będziemy... To ci puścimy linka. Nie będziemy jechać przez ten... Okej. Masz siano? Tak. Masz, znalazłeś pieniądze? Tak. To ja rozliczaj i kończymy. Nie przyjedzie, ale na pięta drugą zmianę akurat miałem, bo w zeszłym tygodniu miałem cały tydzień nocki. Jadę, jeszcze mi 500 za to, to ja jadę, jeszcze jak cię nie zatankuję. A, można iść, wiesz, napić się. No to co, Wąski, zadowolony z kukurydzy? Kurwa, tak se. Jak to tak se? No kurwa, zobaczymy jak waga pokaże. Marzu nosu. Ale z 25 to wyszło z hektaraz. Z kombajnem, z tym ciągnikiem i przyczepą i dwoma kurwa patelniami. 25 to było. No i tak, kończymy widzowie. Pierwszy raz u nas w województwie kukurydza. Z naszego kanału, na naszym kanale po prostu, nie? Pierwszy raz kosiliśmy kukurydzę na kanale, można powiedzieć. Przeuczestniczyliśmy w koszeniu kukurydzy. Znaczy ty. Ja. Ty to ty jeszcze. Pierwszy raz kukurydza. Kurwa, nie będzie pierwszy raz. No właśnie, no. To pierwszy, no to lecimy, nie? No, ja do roboty muszę iść. Opa! Daj mu jeszcze na ziemnymi. Dobra, to tak jeszcze kurwa, kiedy wpadnie na to, nie?